Chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na aspekt historyczny, bo rzeczywiście my od tej pierwotności, od początku byliśmy związani z Opolszczyzną. Przez Księstwo Polsko-Raciborskie, przez Rejencję Opolską, a także w okresie PRL-u. Poza tą administracyjną reformą z 1975 roku byliśmy również w województwie opolskim. I myślę, że te przełożenia, zwłaszcza tych naszych terenów pogranicznych, które no, można powiedzieć, różne losy historyczne i różne zwierzchności polityczne na sobie odczuwały, zwierzchności tak polską, czeską, kaskurską, pruską, tylko wrócić znowu do macierzy, stanowi o bogactwie tego regionu. Przykładem tego jest nasz powiat, bo nasz powiat składa się z rdzennych gmin górnośląskich, ale są również dwie gminy, które stanowią część składową ziemi bieluńskiej. I tutaj ta różnorodność i etniczna, i kulturowa fantastycznie na przykładzie naszego powiatu się rozwija. Na pewno na początku były pewne obawy, ale myślę, że możemy to spokojnie powiedzieć i stwierdzić, że ta wielokulturowość, to zróżnicowanie jest pewnym bogactwem, jest pewnym atutem naszego regionu, dlatego myślę, że powinniśmy bardzo mocno akcentować tą integralność z naszym województwem opolskim.